Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, poseł i przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Województwie Śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu serdecznie. Jak się podoba Donaldowi Tuskowi na Śląsku? No, bardzo się podoba. Postanowił spędzić tu nie dzień, nie dwa, ale dziesięć dni, ponieważ Śląskie jest ważny ten slogan, ale prawdziwy, kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w całej Polsce. Donald wziął sobie do serca. Nie dzisiaj, bo on to wie od dawna, ale no rzadko się zdarza, żeby Polityk tej rangi tak wiele czasu spędzał w jednym regionie. Ale jak pan, kampania wyborcza, nic innego, na no nic innego jeszcze nie kampani, Jeszcze kampanii nie ma. No, kampanię no. to kampanię tu mamy od, 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 Że, od pół ocze, roku, Oczekiwalibyśmy, żeby pan Jarosław Kaczyński też 10 dni spędził i spotykał się tak jak Donald Tusk ze zwykłymi mieszkańcami, na zwykłych rozmowach, nie na ustawkach, nie na w wymyślonych aranżacjach, ale naprawdę te, te rozmowy bardzo dobre, bo, bo szczere. Każdy może na spotkanie z Donaldem Tuskiem przyjść, każdy może zadać pytanie, nie ma ustawek, nie ma pytań z kartki. No i o to w tym wszystkim chodzi. Panie Przewodniczący, a czy ty w, w, w każdym województwie Donald Tusk będzie składać tak poważne obietnice, również co za tym idzie kosztowne, czy tylko my tacy uprzywilejowani? Ale jakichś wyjątkowych obietnic nie składa, bo też nie na tym e, życie polega, żeby obiecywać złote góry. Pan premier Morawiecki czy pani premier Szydło obiecywali Ślązakom złote góry i z tych złotych gór nie ma nic. Ten tak zwany program Ta Śląska absolutnie wydmuszka. Ja przypomnę, że pani premier Szydło mówiła, że będziemy budować nowe kopalnie, po czym po sześciu latach rząd PiS podpisał umowę o likwidacji zupełnie górnictwa węgla kamiennego. W Polsce. Pan premier Morawiecki obiecywał naprawdę jakieś fajerwerki na Śląsku. Nie ma z tego nic. Ja bym bardzo chciał, żeby pan premier przyjechał tu na Śląsk i powiedział, gdzie są te inteligentne kopalnie, gdzie są te elektrownie szczytowo-pompowe, gdzie jest zgazowanie węgla i wiele, wiele innych rzeczy, które obiecywał, ale tylko na slajdach, na papierze, po to, żeby. Oszukać wyborców, a następnie wygrywać wybory. Panie Przewodniczący, te deklaracje złożone w Bytomiu, Katowicach, Radzionkowie, one same w sobie nie są nie do zrealizowania, ale jeżeli pomnożymy je razy 16, to już pojawią się wątpliwości. I od początku 10 miliardów na remonty pustostanów. Skąd na to pieniądze i jak? Przede wszystkim czekają na nas gigantyczne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, pieniądze europejskie. Z niewiadomych nam przyczyn, E, Ziobro się uparł, a Morawiecki to e, sankcjonuje. Te pieniądze do Polski nie trafiają. Powiem więcej, one wypływają, ponieważ my się składamy wspólnie jako Polska na e, ten wspólny fundusz unijny i tak naprawdę nie biorąc tych pieniędzy z powrotem dzisiaj finansujemy tych nienawidzonych Niemców, Francuzów. Hiszpanów. ponieważ Czyli to ideologicznie... są pieniądze unijne. To są pieniądze, które Przede wszystkim my dostaniemy z Unii unijne. Europejskiej. Krajowy Plan Odbudowy to są naprawdę gigantyczne pieniądze. Pół miliarda na każdy powiat. Tak średnio by to wychodziło. W pół miliarda powiaty, prezydenci, starostowie mogliby naprawdę zrobić wielkie rzeczy. Nie ma tych pieniędzy, więc ich nie robimy. Z tych 10 miliardów na ten program, to ile na Śląsku miałoby zostać? No, zapewne proporcjonalnie, bo to no, Śląsk. Jest jedną dziesiątą powiedzmy. Ale problem największy, jeżeli chodzi o, o, o ten Polski. stan substancji, że tak powiem, mieszkaniowej wśród mieściach. Absolutnie tak, cała ta. Drużyna, która, ekipa, która przyjechała z Warszawy jeździć z Donaldem Tuskiem, jak zobaczyliby, to im po prostu naprawdę e, szczęki upadły, że takie miasto, e, tak zbudowane miasto, tak zorganizowane miasto jest tak e, niestety zaniedbane i puste z powodu tego, że no, są blokady. Brak środków to jedna blokada, e, w takie prawne uwarunkowania, e, to druga blokada. Że te kamienice naprawdę się walą. Budujemy na obrzeżach inne osiedla, a miasta wymierają. Powódź, co Poseł szef PO w Województwie Śląskim jest z nami. Dogrywka w sieci. Już za sekundę dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo do dziękuję. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zasora, witam ponownie. Wojciech Sauga poseł i lider, szef PO w województwie śląskim jest z nami. Raz drugi dzień państwa dobry. i pana witamy. Kontynuujemy ten cykl e, e, obietnic deklaracji Donalda Tuska podczas jego turnę po Śląsku i okolicach. Język śląski w 100 dni. Tak to brzmiało? Tak zabrzmiało wczoraj. Donald... Pamięta pan co ostatnio obiecywaliście w 100 dni na Śląsku właśnie? Nie, nie wydarzyło się w 100 dni, ale wydarzyło się. Byliśmy w tym konsekwentni, tak samo jak jesteśmy w Bardziej przypominało to 100 lat niż w 100 dni, trzeba przyznać. E, ale się udało. Ustawa metropolitarna. Ust w metropolitarnej, się. tak. E, funkcjonuje, e, działa. E, ocenimy to, to pewnie jeszcze przed wyborami i będziemy pewnie proponować jakieś zmiany. Natomiast e, jeżeli chodzi o język śląski, też do tego myślę. Sam Donald Tusk doj dojrzewał, ponieważ no, ten. Dochodzenie do tego procesu było dość, dość długie, natomiast wczoraj Ale absolutnie... z czego? Z czego to, o tym dochodzeniu, to, y, y, który skąd ta zmiana od Donalda Tusk'a? Kilka miesięcy temu pamiętam jego wypowiedź słynną, zresztą na cały Śląsk na kampusie Polska, kiedy y, tak raczej. Y, nie wyglądało to, żeby był nie dość, że przekonany, to jeszcze zamierzał coś w tej sprawie zrobić. Ślądzacy sami się zorganizujcie, tak to mniej więcej tak, wtedy i, brzmiało. Jedna rzecz, że troszkę inaczej świat wygląda z Warszawy. Pobył tu kilka dni, porozmawiał z wieloma osobami, już wiele rzeczy zrozumiał. To raz. Drugie, to co pan powiedział, sami się zorganizujcie i Ślązacy się sami zorganizowali. Wydali jakby kanon, zasady gramatyki, zasady... Pisowni y, języka śląskiego wyszło już wiele pozycji y, literackich, y, piśmienniczych w języku śląskim, więc coś zostało y, zmienione. No, język śląski stał się naprawdę językiem, w którym pisze się książki, pisze się wiersze i tłumaczy się y, inne dzieła. Y, Donald Tusk to zrozumiał i zadeklarował, że absolutnie. Zresztą on pochodzi z kaszub, y, wie, na czym to wszystko polega, y, widząc, jak. Y, Śląsk jest odmienny. Jak też przejeżdżając z miejscowości do, do drugiej miejscowości, widzi, jak jak inne są grupy ludzi, inaczej jakby zakorzenione w swojej historii, ale takie dumne z tej historii ze swojego miejsca, ze swojego miasta. E, no nie ma dzisiaj złudzeń, że język śląski powinien zostać e, usankcjonowany. Gabriel ustawowo. Gabriel burmistrz Razionkowa przekonał przewodniczącego Tuska? Czy, czy, no na, czy pewno do, na pewno dostarczył argumentów i był takim namacalnym e, człowiekiem, tak, który e, przetłumaczył Biblię na język śląski e, no i działa na, na rzecz tego, nie sam, bo to naprawdę dziesiątki, setki ludzi, e, którzy działają na rzecz tego, żeby uznać e, Śląski za e, język regionalny, dać na to pieniądze, na kodyfikację, na badania e, i na taką pielęgnację tego języka, bo on w wielu miejscach zamiera. Panie Przewodniczący, tylko który y, y, Donald Tusk w tej sytuacji jest autentyczny? Ten nieprzekonany w 2021, ten przekonany w 2023, czy ten, który tak sprzed 9-10 lat który stał na czele rządu, który kilka inicjatyw na rzecz języka regionalnego wysyłał do niszczarki. Na pewno Donald Tusk dzisiaj jest najbardziej autentyczny, bo jest naj, najbardziej świeży, czyli to, co e, mówi teraz, to ma najbardziej najbardziej w głowie. E, e, niektórzy mówią, że to kampania wyborcza, my wybory mamy za 7 e, miesięcy. Właśnie dobrze, że ogłosił to teraz, bo nie jest to pod publikę, to nie jest pod to, żeby słupki wyborcze rosły i zdobywać głosy, ale wynika to z autentycznej no, troski, czy z autentycznego z zobaczenia Sprawy, zobaczenia ludzi, dotknięcia tych ludzi, dotknięcia dzieł literackich, dotknięcia właśnie tej Biblii, i zobaczenia, że język śląski to nie jest tylko opowiadanie, to nie jest tylko jakaś polityka kiedyś autonomistów w dużej, w dużej mierze, ale coś, co można dotknąć, można usłyszeć i jest to już zapisane. A cofając się do tej niechlubnej przeszłości, to czemu właściwie tak było? Czemu właściwie wtedy? Tych 10, 11, 9 lat temu te, te kolejne ustawy o języku regionalnym pisane przez waszych posłów, między innymi również nieżyjącego Marka Plura, który zbierał podpisy, przecież pod obywatelskim projektem lądowały w koszu. Czemu tak się działo? Większość posłów, którzy dzisiaj w Platformie też są rędewnikami języka śląskiego, Posłami była też wtedy. No, świat ewoluuje, świat się zmienia, się, pewne rzeczy muszą dojrzeć, pewne rzeczy trzeba bardziej przedyskutować. Jeszcze raz mnie dotknąć, zobaczyć. Ta wczorajsza wizyta w Radzionkowie, długie rozmowy, a dzień wcześniej w teatrze Kores na takiej śląskiej sztuce, na której ludzie płaczą, gdy widzą, gdy, gdy, gdy słuchają, oglądają. Sztukę, która pokazuje no, historię tej ziemi. Myślę, bardzo dobra wizyta właśnie w tym Teatrze Kores do Donalda Tuska. Zobaczenie, uzmysłowienie sobie, bo on to gdzieś tam widział, jako Kaszub. To naprawdę Kaszubi bardzo podobną historię mieli, ale zobaczył tą historię śląską opowiedzianą w sposób szczególny. Później wizyta właśnie w Radzionkowie, Centrum Deportacji i Dokumentacji Tragedii górnośląskich, Wywózki Ślązaków na Wschód. Tak, takie symbole, takie miejsca też budują nastrój. Później te, pan burmistrz to pokazał mu książki e, wydane e, po Śląsku, napisane po Śląsku, leksykon, e, właśnie e, gramaty, gramatyczny. E, no, nie miał Donald Tusk złudzeń, złudzeń złożył tak zwaną deklarację Radziękowską. Jeżeli zostanie premierem, język śląski zostanie uznany jako język regionalny. Deklarację No Będziemy, będziemy to czujnie obserwować. Natomiast policzyliście koszty z tym związane? Albo czy, a czy Donald Tusk to być może pamięta? Pamięta te wyliczenia, które towarzyszyły też, ministerialne wyliczenia, które towarzyszyły każdej tego typu inicjatywie? Na, na, przy pewnych rzeczach nie, nie można liczyć kosztów. Jeze, jeżeli ludzie mówią po śląsku, jeżeli ludzie czytają po śląsku, jeżeli artyści, poeci, literaci piszą po śląsku, to nie można mówić o pieniądzach, bo to, 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 bo to jest faktem. I faktem jest, że bardzo znaczna część społeczeństwa, mieszkańców Województwa Śląskiego posługuje się tym językiem na co dzień. Oczywiście nie w każdym miejscu, nie w każdym mieście, nie w każdym powiecie, ale jest bardzo wiele miejsc, gdzie po Śląsku rozmawia się na co dzień. Dlaczego tego nie usankcjonować, dlaczego tego nie opisać, dlaczego nie dać pieniędzy na to, żeby zachować to dziedzictwo? Bo to naprawdę piękna rzecz, że Polska jest tak odmienna, że Śląsk jest tak różny. I że ta historia tak skomplikowana, ale ona naprawdę jest tu nasza, śląska, polska, regionalna. No, wszystko byłoby pięknie, gdyby te, z, 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 tego, z takich wniosków też do takich wniosków Platforma doszła z, z dekady temu. To, to może wszystko byłoby łatwiej. E, natomiast... Panie e... można się cofać 10, 20, 30 lat do tyłu. Jesteśmy tu i teraz. W tym momencie był wczoraj Donald Tusk, zobaczył, usłyszał Porozmawiał o złożył, deklarację, złożył deklarację Dobrze, że ją złożył. Nie ma co mówić, że 10 lat szkoda, że jej nie złożył. Kolejna złożył, słowa. nie mówił, że to jest zakamulfowana opcja niemiecka. Nie wstydzi się Ślązaków i naprawdę spędza tu wiele dni na rozmowach autentycznych. Ja jeżdżę razem z Panem Przewodniczącym, rozmawia z każdym. Kogo spotka i na, na każdy temat to są naprawdę szczere rozmowy, przyjechał tu słuchać, rozmawiać, nie obiecywać złotych gór. Zapraszamy a, go jeszcze na, mówić... na wywiad przy okazji. Mam nadzieję, że przez ten czas turnery na Śląsku też yy, na to się zdecyduje. Kolejna sprawa Macie już w gabinetach, w gabinecie, czy w gabinetach listę nowych ministerstw, tego nowego rządu, który załóżmy, że powstanie jesienią tego roku. Nie tak daleko oczywiście nie sięgamy, natomiast rozumiem, że nawiązuje Pan do deklaracji Ministerstwa Gospodarki. Związku, że zamierzacie. Na Śląsku. To gospodarki czy przemysłu? Do czego przemysłu, to? gospodarki. No, to będzie kwestia, jak ją nazwiemy, tak? Ale chodzi na pewno o gospodarkę i przemysł województwa śląskiego, a tak naprawdę o, o to, co się cały czas dzieje od lat, a co jest tak troszkę niezauważane, pomijane i lekceważone, to jest transformacja śląska. Tradycyjne przemysły, które powstały 200-100 lat temu, dzień po dniu, rok po roku, miesiąc po miesiącu no, wygaszają się, odchodzą, pojawiają się nowe, tak? gdzie się informatyka, przemysł danych, wszystko jakby zmierza w innym kierunku. Oczywiście węgiel jest potrzebny do produkcji prądu i tu deklaracja, że póki będzie prąd produkowany w elektrowniach węglowych, będzie produkowany z polskiego węgla. Ale wcześniej mówiliście, że do 2030 roku połowa tej energii produkowanej z węgla zostanie zastąpiona przez OZE. No, cel jest jeden, tak. Cel jest jeden, żeby była czysta, zielona energia. I taki jest cel na całym świecie. To nie jest polski wymysł, to nie jest wymysł europejski. W tym kierunku zmierza świat. Tak się stanie, czy my chcemy, czy nie chcemy, za 10, 15, 20 lat większość energii na świecie będzie produkowana z energii zielonej, energii słońca, solarów, a być może nowoczesnej energetyki jądrowej. Natomiast póki tego nie mamy, a rząd PiSu robi wiele, żebyśmy tego nie mieli, chociażby zatrzymując stawianie wiatraków w Polsce kilka lat temu, musimy prąd Polakom zabezpieczyć z węgla. I z polskiego węgla, nie importowanego, nie rosyjskiego jak przez wiele lat, nie indonezyjskiego, ale polskiego. To, to dobrze, to w takim razie to górnictwo. Co wy, co wy zamierzacie zrobić z tym górnictwem, które jest w tej konkretnej sytuacji, w obliczu również no, wojny, kryzysu i innych em, w, od, od roku, załóżmy, 2024? Nie wiem, czy pan wie, Agencja Rozwoju Przemysłu poda dane, zeszły rok, rok wojny. Rok zatrzymania importu węgla ze wschodu i obietnic, że, że zrobimy wszystko, żeby polski węgiel zastąpił ten rosyjski węgiel? 20 milionów ton węglu. spadek wydobycia rok do roku w Polsce 4%, wzrost importu z innych kierunków gigantyczny. Co zamierzamy zrobić? Powiedzieć górnikom uczciwie, póki działają elektroni węglowe, a będą działać jeszcze długo. Bo, bo będą działać do to, aż nie zostaną zastąpione innymi e, noś, e, miejscami, gdzie można produkować e, energię, to do tego czasu musimy, żeby był prąd w naszych gniazkach, żeby świeciły nam żarówki, musimy produkować prąd z węgla w dużej mierze. Panie Przewodniczący, wie Pan dlaczego te 4% mniej i tak dalej i tak dalej? Jedna rzecz to, jest, to są deklaracje złożone w umowie społecznej. Wysłanej do Brukseli. Ale złożył je rząd Prawiedliwości Absolutnie. I Tam Morawiecki. była e, deklarowana redukcja wydobycia, zresztą mówi pan, PGG konsumuje pieniądze publiczne na likwidację e, wszystko, e, kopalń. Wszystko to wiem, ale niech pan posłucha, co mówią. No bo jedna rzecz, co mówią, a, a co robią? PiS obiecuje górnikom wciąż złote góry, ogranicza wydobycie, podpisał umowy właśnie z Unią Europejską i robi wszystko, żeby to górnictwo a Dobrze, a, a i premier... podpisał. Umowę społeczną o likwidacji górnictwa. No tak, ze którym, związkami którym... zawodowymi zresztą, my to, no, wie pan, no, czy... my to szanujemy, ale, ale nie może być dzisiaj tak, że my zamkniemy kopalnie będziemy importować węgiel, żeby produkować prąd. I, bo tu jest jakiś nonsens i ale ten nonsens chcemy rozwiązać. Rząd Donalda Tuska, załóżmy, będzie respektować umowę społeczną, która Na pewno tak. jest zawarta do 2049 roku. Większość rzeczy, które... My nie będziemy robić rewolucji w państwie. Właśnie nasza filozofia polega na tym, nie obiecywać złotych gór, jakichś marzeń, kosmosu, tak? Że będziemy zdobywać kosmos, tylko być tu i teraz. Rozmawiać, słuchać przede wszystkim i bardzo racjonalnie wdrażać pewne rzeczy i, i zajmować się tą sprawą. Dzisiaj widzimy, że rząd zajmuje się propagandą, rząd zajmuje się PR-em, rząd, Donald Tusk nie przyjechał straszyć Unią Europejską, straszyć Niemcami, straszyć środowiskami LGBT, jak to robi PiS w wielkiej mierze, tylko przyjechał rozmawiać, słuchać. Każdy może przyjść, powiedzieć i na każdy temat Donald Tusk odpowiada, dyskutuje. No co było słuchać tutaj w Żywcu kilka dni temu w Bytomiu, zupełnie inna filozofia. Nie ma pytań z kartki, nie ma ustawek, chociaż, no, chociażby pani poseł Mal chciała nam też ustawiać e, spotkania. Oni nie tylko ustawiają spotkania to znaczy Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale nawet chcą, rozdają w biurach poselskich pytania, które trzeba zadać e, e, Donaldowi Tuskowi. Jakiś tak? kabaret, proszę. Ale to, przy, ale to w Bytomiu chyba. Nie dotarli wysłannicy. Chyba nie, do, nie, 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 nie dotarli, bo też ta moc sprawcza parlamentarzystów pisuje jest no, no, na koniec dość, dość niska. Czy to I, znaczy demarzenia, panie przewodniczący? Tak. To znaczy co? CPK na przykład nie powstanie, Platforma wycofa się, z, czy rząd Tuska wycofa się z tego, tego projektu? My nie mamy dostępu do wszystkich papierów, ale na pewno. Bardzo poważnie zweryfikujemy tę inwestycję. E, wątpimy, żeby powstało to gigantyczne lotnisko w Baranowie, które dzisiaj służy tylko transferowi kasy do kieszeni prezesów i działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Nie będziemy budować na ludzkiej krzywdzie. E, zobaczymy, w jakim momencie jest ten, jest ten projekt, ale wydaje się on bardzo megalomański. E, my też właśnie nie obiecujemy ani wielkich lotnic, ani przekopu Mierzei, tylko obiecujemy ciężką, normalną pracę i normalną dyskusję. No tam, wie pan, z lotniskiem to jest jeszcze patrząc na oczywiście taki wymiar lokalny. Połowa, czy właściwie ten problem jest dość abstrakcyjny. Problemem realnym jest to, że kolej będzie przechodzić przez no, ludzkie domy. E, dzisiaj dom, domy konkretnych ludzi. Nie ma spotkania, nie, nie ma wizyty Donalda Tuska, żeby ten temat nie był e, artykułowany. Tak? Sami służycie na tych spotkanie w Żywcu zaczęło się od tego, żeby właśnie był e, mieszkańc Mikołowa i o tym też, e, też e, wspomniał. Nie będziemy... Projektować, nie będziemy budować kolei po ludzkich domach, nie będziemy budować kolei na ludzkiej krzywdzie. Ten projekt wydaje się bardzo megalomański. Wydaje się w dużej mierze zbyteczne, my dzisiaj mamy kłopot chociażby na węźle w Warszawie, tam nie, nie da się do Warszawy dojechać pociągiem, a, a opowiadamy zaś bajki, że, że będziemy śmigać po, po całej Europie szybkimi kolejami, a nie możemy dojechać z miasta A do miasta B. Dzisiaj mieszkańcy Województwa Śląskiego chcą z Gliwic do Katowic z Będzina, do Katowic Częstochowy, do Katowic się najczęściej dostać szybko, to się nie udaje. Są zablokowane tory jest, i te, 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 te potrzeby trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności, a nie marzyć o jakichś pociągach, które tylko przez nasze miejscowości prze, przelecą i, i, i tyle je będziemy widzieć. Bo raczej to, co projektuje PiS, to ekrany akustyczne i jakiś pociąg, który gdzieś będzie szybko przejeżdżał, nie wiemy skąd dokąd, bo na pewno to nie jest dla mieszkańców, żeby mieszkańcy tam wsiadli, dojechali do szkoły, pracy czy kina. Kończąc wątek Ministerstwa Przemysłu czy gospodarki, to, to tak na początku można byłoby złośliwie podsumować, że to może być ministerstwo połączone z jakimś, wie pan, resortem, muzalnictwa i dziedzictwa narodowego, bo o jakim przemyśle właściwie tym przemyśle przyszłości na Śląsku mówimy? To nie są bajki, to nie jest muzeum, chociaż i muzea pobudowaliśmy w województwie śląskim, bardzo piękne chociażby muzeum śląskie. To jest takie odpowiedzialne podejście do tego, co się działo na Śląsku, jakieś dziedzictwo i, i co powinno się wydarzyć. My mamy dzisiaj jedną alternatywę, albo ludzie stąd wyjadą, ponieważ pozamykamy wszystko i nie będzie tu nic do roboty, Albo tych ludzi zatrzymamy. Mamy ludzi wykształconych, z doświadczeniem, naprawdę umiejących y, pracować. Zresztą śląsk słynie z tego, że ludzie y, mają taki troszkę kult pracy, albo bardzo kult pracy i, i, i pracować y, potrafią. Musimy robić. Wszystko, żeby te upadające branże zastępować nowymi. Dlaczego tu nie mają być produkowane chociażby elementy e, części do wiatraków? Dlaczego tu nie mają być budowane e, panele fotowoltaiczne, panele sol solarne? Prawdopodobnie odwiedzimy jeszcze podczas tej wizyty fabrykę solarów w, w naszym województwie, gdzie cała produkcja leci na eksport. Dlaczego nie robić tego e, tutaj u nas? Dlaczego tutaj mają nie, nie, nie powstawać te, no dzisiaj jeszcze, jeszcze nie, nie do końca technologicznie opanowane, ale te technologie jądrowe. Dlaczego nie? Mamy tu kadrę inżynierską, mamy tu naprawdę miejsca, gdzie to możemy robić i mamy tereny, gdzie możemy to odblokować. Dzisiaj... Pan sam doskonale o tym wiem mieszka pan w Górach Izerskich, tam tak. powstaje, powstaje pierwszy polski samochód elektryczny. No proszę, no dzieje się. No dzieje się, na razie dzieje się, zamiast 100 tysięcy samochodów wycięte 100 tysięcy drzew. Smutny to widok. Mieszkańcy Jaworzna już no, zaakceptowali to, że tych drzew nie, nie ma, bo nie ich fizycznie nie ma. Nie tak? raduje z tego, że być może, być może tam w Jaworznie będą produkowane samochody, to gdyby ten projekt się powiódł, no jest to jest to ogromny bodziec również gospodarczy dla całego premier, województwa. Premier Morawiecki obiecywał 4 lata temu wiele projektów, które miały się powiedzieć paliwa bezdymne miał robić PGG i miało e, produkować ogniwa wodorowe. Miał być inteligentna Ale... kopalnia. Wracam do tego. I ma być elektryczny tu samochód. Tu się buduje fabryka. Nie buduje się. Wycina się, wycina na się właśnie. czekamy. Naprawdę mieszkańcy Jaruzna dadzą nam sze, żeby ta fabryka powstała. Tylko już powoli nikt nie wierzy w te obietnicę. Jeżeli zerkniemy do programu dla Śląska z roku 2019, to z rzeczy istotnych nie zostało zrobione... Nic, zero. Pytamy się pana premiera, gdzie to wszystko jest, co on tu obiecywał. Naprawdę obiecywał złote góry, technologie e, wszystko oparte na tych państwowych spółkach, które na koniec prezesi ich biorą e, do kieszeni grube pieniądze, część przelewają na konta Prawa i Sprawiedliwości i nie robią nic. Trzeba to zmienić, trzeba odsunąć. E, no, tą złodziejską ekipę, ponieważ ta ekipa z tego, z tego rządu uczyniła i z władzy uczyniła mechanizm do wyprowadzenia publicznych pieniędzy. Polakom inflacja, Polakom drożyzna. A złodziejstwo e, o tym się nie mówi. Nie usłyszymy tego w rządowych mediach i zastępuje się, nakrywa się złodziejstwo tematami zastępczymi, tak? Ja <noise> rozumiem do prokuratury z, z, z kwitami pan się uda, żeby to złodziejstwo. Ale tego jest e, pełno, Wie pan, to, co robi pan Żalek, to, co robi pan Czarnek Villa Plus e, inne rzeczy, no to, to, to wychodzą każdego dnia. Nie potrzebujemy pegazusa, żeby ich e, tak, oni nas podsłuchiwać, ale pan Joński. Pan Szczerba, pani Szumilat, pani Lubnauer, wystarczają, żeby te machloje ich każdego dnia e, wykrywać i informować o tym e, mieszkańców e, no, społeczeństwa. Wojciech Soługa, lider Platformy Obywatelskiej i, i poseł z, z Jawożna. Tam to, wie pan, wiecie Państwo, góry i zerskie niedaleko. ludzi <noise> z nami. Dziękuję bardzo, miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.